2 150 000 funtów. To jest kanał Urban w Londynie. Witam Was serdecznie, z tej strony Urban. Słuchajcie, równo rok temu kręciłem odcinek o superfurach w Londynie. I równo rok temu poznałem pewnego carspottera, który mi już wtedy obiecał, że pokaże mi właśnie ten cały świat super samochodów troszeczkę z innej strony. Właśnie idę się z nim spotkać. Chociaż powinienem powiedzieć, idę z nią się spotkać, bo nie uwierzycie, ale to jest dziewczyna. Zapraszam na nowy odcinek Urban w Londynie. A w ogóle zdałem pierwszy egzamin teoretyczny na prawko. Za pierwszym razem. O szczegółach powiem już wkrótce. Poznajcie Martę. Cześć. Marta, skąd twoja zajawka na super samochody i na... No ty jesteś takim szpiegiem ich, nie? Tak. Ja mam to wzięte z tego, że ja zawsze lubiłam samochody. Masz prawko? Mam prawko? Ale nie jeżdżę w tym momencie. Nie jeżdżę, bo pracuję z domu, więc mi jest auto do niczego niepotrzebne. Wzięło się to z tego, że ja, mając 18 lat, zobaczyłam SLS 63 AMG. Na razie będę mówić po polsku, ale będą przejawy mojego polskiego akcentu tutaj. Ale zobaczyłam SLS w korku ulicznym w Polsce i się zakochałam. I od tamtego czasu po prostu ja śledzę samochody i odkąd wylądowałam w Londynie, a jest tutaj dużo możliwości do robienia tego. Uwierz mi, przez 6 miesięcy ja nie wiedziałam o nich nic. Nie wiedziałam, że to w ogóle takie coś jak car spotting istnieje w Londynie. No właśnie, bo to się nazywa profesjonalnie car spotting. To jest hobby, to nie jest praca, to nie, z tego nie masz pieniędzy. Chociaż są dwie osoby, bądź trzy, które mają z tego kasę. Zwany Szmi, nie wiem, czy to jest takiego Szmi? Nie mam żadnego pojęcia. Paul Wallace, który jest youtuberem, jest Supercar Blondie, która jest... O, ja ją znam. Ja ją poznałam osobiście, ja ją tak znam. Dawno, jest przesympatyczną dziewczyną, za się bardzo dużo zamoda. To jeszcze, Mr. JWW, to są osoby, które są moimi wzorami, chociaż ja nie robię YouTube'a. Ale śledzisz ich? Śledzę, u mnie to jest Instagram, także możecie mi śledzić na Instagramie, bardzo proszę. Jaki jest twój instagramowy? Marta.supercars. Pokażę, że mam Jeans 18, który jest samochodem hybrydowym. Chodź, chodź. Samochodem hybrydowym jest samochodem z Trójcy Świętej tak zwanej, razem z P1 i z LaFerrari. Samochód, który ma, jeśli dobrze pamiętam, 603 konie mechaniczne. Ale jeżeli tam z tyłu, w samym środku są dwa silniki, jeżeli to auto jest przełączone na oba silniki, tam jest, podejrzewam, prawie 900 koni, to jest 865 koni mechanicznych. To jest prawdziwa bestia. Jest prawdziwą bestią, nawet chyba podejrzewam, Jeremy Clarkson w Top Gear stwierdził, że to auto jest strasznie ciężkie do kontrolowania na drogach. Tak samo jak P1. O, tutaj coś nas chce rozjechać. To jest tak naprawdę Huracan Performante Spyda. Z tego masz soft roof. Masz miękki dach. Dorchester to jest taka miejscóweczka, gdzie na pewniaka zawsze można przyjść i zawsze coś będzie. Znaczy się, tak jak teraz jest sezon. Mamy sezon na super samochody, na hypercary, bo to jest hypercar, to nie jest super samochód. Więc tutaj warto przyjść. Ci ludzie, którzy tutaj pod Dorchesterem stawiają swoje samochody, to są klienci hotelu, czy oni tutaj przyjeżdżają się lansować? To są goście hotelu i osoby, które przyjeżdżają się lansować, dobrze to powiedziałeś. I zasada jest taka tutaj, że nie mogą przyjeżdżać właściciele samochodów, które są zbyt kolorowe. Czyli takie zbyt flashy. Tak, nie mogą być zbyt flashy. Czyli Camo nie podjedzie już tutaj? Camo nie podjedzie, stwierdzony fakt. Zresztą widziałem kiedyś tutaj takiego całego w chromie, to był. Ale chrom może być, bo że jednolity jest. Jednolity. Aha. To chodzi o to, że jeżeli przyjedzie coś, co jest za bardzo właśnie, jak mówisz, flashy, to już nie pasuje do hotelu. W drodze na Mayfair udało nam się zobaczyć Aventador SV, tak zwany Aventador Super Veloce, ale nikt nie używa tego całej nazwy. I choć coś ci pokażę.
Tu jest napisane, że to jest Aventador SV1 z 600. To dlatego czyli... on ma 600 na blaszce. Tak, może, o widzisz, ma 600 na blaszce. Ma 600 na blaszce, skąd wiesz, że to jest SV? Macie wielki znaczek tutaj. Ja, mi długo zajęło się nauczyć tak naprawdę. Ja bym powiedział, że to jest zygzak jakiś, dokładnie, nie? Dokładnie, ja nie wiedziałam przez parę miesięcy, co to znaczy, to jest SV, czyli super velocie. Piękne, moim zdaniem Lamborghini jest prześliczne. To jest moje ulubione auto. I ma mandat. I ma mandat, ale, ale mandat jest taki, że oj, to nie obchodzi. No tak, on tak codziennie myślę, że takie mandaty tak może stać. Angol czy Arab? Arab. Arab. A po czym ty poznajesz właśnie, że to Angol albo Arab jest? Numer. Rejestracja. Brytyjczycy nie mogą takich mieć zazwyczaj. Albo jeżeli nie mogą, to mają GB z przodu? Aha, a, że Great tak. Britain? A on ma chyba też białą blachę z przodu. A skoro jest biała blacha z tyłu i z przodu, to nie może tak być. W ogóle przed chwilą mieliśmy taką fajną sytuację. Podeszliśmy sobie pod hotel Grosvenor, gdzie miały być fajne samochody, ale niestety już pojechały. Odjechały niestety, ale są u mnie na Instagramie. Sprawdzajcie. Ale podszedł do nas chłopak. I to ewidentnie był Car Spotter i mówi, ej, idźcie pod hotel Mayfair, tam stoi Veyron. Bugatti Veyron. Tak. Więc zawsze tak jest, jak właśnie, nie wiem, Car Spotterzy widzą drugiego Car Spottera, się dzielą z tym, co gdzie stoi. Mówicie, ej, idź tam, bo tam jest to. A ty mówisz, dobra, ja byłam tam, tam jest to. Jest tak? Słuchaj, to jest 50 na 50. Dlatego, że ludzie niektórzy są bardzo zawzięci. Aha. I nie będą się z tobą dzielić. Okej. Okay. Wszystko dla siebie, ale są, naprawdę jest wielka grupa osób, które będą, powiedzą ci wszystko, bo wiedzą, co to dla ciebie znaczy i fajnie, musimy tam iść, i fajnie jest po prostu wiedzieć, o, jak to powiedzieć, być miłym dla innych. No tak, bo to się, bo dokładnie, tak, bo... To wraca, nie ma co być zawziętym, bo to nie ma sensu. Ale rozumiem, jak, nie wiem, tutaj idziemy tam, a, rozumiem, rozumiem, że jak tak chodzisz, to już kojarzysz twarze, kto jest kto. Tak, tak. Ja znam chłopaków, chłopaki znają mnie. Mówię chłopaków, bo dziewczyn... Bo dziewczyn jest mało. Dziewczyn jest mało. Ja bym powiedziała, że nas jest trójka. Z tym, że ja to robię co weekend. Już praktycznie przez 4 miesiące ja to jestem każdy weekend. Także... Działasz. Działam, dokładnie. Działam cały czas. Bo jest co? Jest lato. Oni za chwilę stąd pojadą. No tak. I nie będzie nic. Będzie zimno. I potem będzie... trzeba czekać do kolejnego lata. Dokładnie. I tak to jest co roku. Widziałem, jak tam nieźle opieprzyłaś tamtego kolesia, bo za bardzo się przykleił chyba do tego samochodu. Tak, bo go dotykał. Nie wolno im dotykać, to tak. Nie są ich samochody. To święta taka zasada Car Spotterów. Święta zasada Car Spotterów, nie dotykaj samochodu. I my mamy w zasadzie to, że my mówimy osobom, nie dotykaj, jeżeli koło nie przechodzimy. Bo, no bo nie wolno, to nie jest twoje auto. Są dziewczyny, większość to są dziewczyny, które na nich siadają. Blacharki takie. Blacharki, nie wolno im usiąść na samochodach. To jest, jakby tu był właściciel, to podejrzewam, że był bardzo zdenerwowany. Więc nie róbcie tego. Więc tak, zdjęcia jak najbardziej można tak robić. Nie, można, tak. Nic nie mówią, ale jak już siadacie, dotykacie, to przekraczacie pewną granicę. Tak. Jeśli jest właściciel, możecie pytać, bo są osoby, które pozwolą usiąść. Nawet usiąść. Ja też tak miałem kiedyś. Na samochodach i to jest po prostu, to tylko trzeba ładnie poprosić, oczywiście, czy mogę usiąść na ładny uśmiech. Znaleźliśmy Aventadora, edycję 50, 50 specjalną, to jest jeden z 100, numer 27. I to jest Aventador Roadster, w sensie to jest jego dach, który się ściąga i on ląduje z przodu, tam jest bagażnik. A, takie więc, specjalne miejsce tak, ma na nie. W takim aucie jedynie co sobie możesz spakować, to nie kanapki. Wiem, kanapki, nie wiem, paracetamol, bo cię może trochę głowa boleć. Od jazdy bez dachu i nie wiem, parę skarpetek. Bo naprawdę tutaj nie ma miejsca. To nie jest samochód na zakupy, więc dziewczyny, to nie jest samochód dla nas. The Bat, czyli Batman. Czyli słynny Batman. Słynny dlaczego? Słynny dlatego, że ten niestety miał wypadek. Miał wypadek na Park Lane, chłopaki się ścigali, zderzyli się ze sobą. Samochód się nie rozbił, on się po prostu... Boże, się po polsku nazywa. Rozłożył się na części, nie? Nie, no po prostu on sobie, on za szybko jechał, uderzył w drugie auto, więc przód był zjechany, rozwalony. I długo się chłopak nie przejął, po paru tygodniach samochód był spotkany na drodze. I tak sobie tutaj stoi przy futmanie. Ale czekaj, to jest ten sam, po prostu naprawiony już? Tak, to jest ten sam. To jest ten sam,
Dlatego nazywam go słynny Batman, ponieważ ma słynną rejestrację i znamy jego historię. Wiem, co się trzeba stało. Też powiedzieć właśnie The Bat. Tutaj ósemka jest traktowana jako B, a czwórka zawsze jest traktowana jako, jako A. Tak, S jako piątka i tak, tak, tak kombinują. Dokładnie, nie? Dokładnie. Tutaj. I tutaj czasami przed nim stoi AMG GTR, który nazywany jest Hulkiem. Czemu? Bo jest zielony. Jest Magno Green, więc mamy Bat and Hulk w to samym miejscu. Na jednej ulicy. To jest na zdjęć, to jest naprawdę super samochód. Czy też lubi robić zdjęcie samochodom. Super kombinacja. Tak więc, kolejny fakt, kolejna ciekawostka. Idziemy dalej. Kolejna lokalizacja The Mayfair Hotel na Mayfair i mamy piękny line-up. Mamy Rolls Royce 3, mamy SV, mamy Bugatti Veyron, który jest przez 9 lat był najszybszym samochodem na świecie. Jest przepiękny i podejrzewamy tutaj z Adrianem, że to są wszystkie samochody jednego kolesia z Arabii Saudyjskiej. Tak. Czy to nie, Kuwait on ma tam? Kuwait? Co ma tam? Zobaczmy, co tam jest na blachach, ale to jest chyba Kuwait, tak mi się wydaje. Nie, Arabia Saudyjska, tak, dokładnie, Arabia Saudyjska. Każdy ma inny numer, patrz, 2, 3, ten też ma 3, nie wiem co one znaczą. Ale najlepszą ma ten pierwszy Royce, ma 3 szóstki. Jak autobus z Gdyni na Hel. To daj, proszę bardzo. Więc kolejna lokalizacja, gdzie chcecie sobie przychodzić, hotel Mayfair, tutaj na pewno coś fajnego. Tak jest. A w ogóle dołączył do nas Marcin, kolejny Car Spotter, oprócz tego, że chodzisz z takim o tutaj wynalazkiem, gnatem, tak. Robisz zdjęcia samochodem, to jeszcze je oklejasz. Tak. Czyli tutaj mówiłeś tak, że przy tym coś robiłeś, no, tak? Przy się tamtym zdarza. Coś robiłeś. No się zdarza. Czyli tak chodzisz i tutaj oglądasz momentami swoją pracę, tak. Robotę. No, doglądam, czy nic się nie dzieje. Czego chcieć więcej? Słuchaj, a ty też masz tutaj, widzę, magiczny taki przyrząd na swoim telefonie. Ja mam przyrząd, który pomaga mi robić zdjęcia, bo ja nie mam kamery, nie chcę mieć kamery. Chcę po prostu chodzić tylko z telefonem. I mi pomaga, żeby zrobić ładne zdjęcie. Wyostrzyć je troszkę i przez szyby, żeby po prostu one się nie odbijało od nich światło. Tylko, żeby to pomaga. Taki mat robi z nich lekki. Tak, tylko jest brudne, więc musimy wyczyścić. Jesteśmy pod Bugatti na Mayfair. I opowiem wam ciekawostkę. Wczoraj była premiera nowego Bugatti Divo, którego wyprodukowano 40 sztuk i wszystkie są sprzedane. Na dzień od razu. Dzisiejszy nie ma już żadnej. Jaka cena? 4,5 miliona dolarów? 4,5 miliona dolarów. To są musiał odziać 9 milionów funtów. Nie, no musi być więcej. Więcej, dobra. Więcej. W każdym razie tam jest Bugatti, rocznik 2013. Wiecie, ile kosztuje? Patrzcie. 2 miliony 150 tysięcy funtów. Jak tutaj mi powiedziała Marta, to już antyk. Kolejna miejscóweczka, kolejne dwa nawet fajne samochodziki tutaj stoją. Nawet fajne, no, nawet fajne. Nawet fajne. Carbon Fiber, okej, więc jesteśmy pod The Berkeley Hotel, który jest bardzo sławnym hotelem przyciągającym masę panów ze wschodu. I w tym momencie wiem, że jest tutaj KHK, który jest księciem Dubaju i przywiózł ze sobą z Monako Chirona, przywiózł ze sobą P1 i przywiózł Lamborghini Centenario. I niestety one są w garażu. Mam nadzieję, że wyjadą dzisiaj, więc wam pokażę. Słuchaj, jest to pokazywać. Tak mnie to właśnie zastanawia. Skąd ty wiesz, kiedy, co, gdzie, jak przyjedzie? Jest coś takiego jak live upload na Instagramie i wszyscy carspotterzy, którzy się zajmują carspottingiem w Monako, w Paryżu, w Londynie, nawet w Polsce, chłopaki z Polski również robią live upload. Po prostu my śledzimy ten hashtag i wiemy, co się dzieje. I mamy znajomości, bądźmy szczerzy. Ja znam osoby, które przewożą te auta, więc dostają wiadomości. Taki cwancyk. Taki cyk i po prostu, no i jeżeli mieszkamy w tym mieście, my naprawdę wiemy, co się tutaj dzieje, więc jeżeli ktoś chce przyjechać na carspotting, ja się polecam.
Za nami jest samochód, za który ostatnio dostałem zjebki. Bo go ominąłeś. Jak możesz ominąć? No słuchaj, no to właśnie piękne, tak jak... No, ale tak, tak mógłbym ominąć. Zobacz, zobacz jak on jest tutaj otoczony tymi samochodami wszystkimi. Jego naprawdę ciężko zobaczyć. Tak, ale jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. To jest The Park Tower na Belgrade. Za nami jest. Luksusowy hotel z kasynem, z tego co ja wiem. No i te samochody tutaj są zajebiste, ale są źle parkowane. No właśnie, ciężko tutaj zrobić dobre zdjęcie temu samochodowi, nie? Ciężko jest zrobić dobre zdjęcie, ale opowiemy wam, co tutaj stoi. Stoi tutaj Bugatti Chiron, z 500, jakie są. 6x6. I stoi 6x6 AMG. I obok siebie mamy jeszcze super wyjątkowe... SV. SV, tak. O, kolejny SV, który już dzisiaj widzimy. Tak, jest... Słuchaj, patrz, wszystkie samochody na arabskich blachach, no i domyślam się, że te samochody nie przyjechały tutaj na kołach, nie? Nie, nie, nie. One są przywiezione, są firmy, które przywożą te samochody tutaj do Londynu. How much? Ja nie wiem do końca. Ale ja tutaj nam Marcin mówi ile? 4 tysiące? 4 tysiące funtów. I ile? Jak długo? Przywiezienie auta czy rynku 4 dni. Statkiem 25 dni. O. Tak trwa. No nic, no to jest samochód kierowcy rajdowego z Arabii Saudyjskiej. O. Później gdzieś tam możemy wam wrzucić, może nie wiem, w linkach jak on się nazywa. Jest ciężkie imię dla mnie do powtórzenia. Tu ja widzę, że pan będzie odjeżdżał Aventadorem. No samochód jest piękny, to kosztuje 10,5 miliona polskich złotych, więc patrzymy naprawdę na żyłe złota. Posłuchaj, jak brzmi. Posłuchajcie, jak brzmi Aventador. Aż normalnie się zlekłem. Muzyka. Coś pięknego dla uszu, coś pięknego. Aż normalnie benzyną, nie? Teraz poniechało. Mamy to, mamy to. Będzie odjeżdżał? Nie chcę, na razie się rozgrzewa. Kiedyś tutaj na Sloane Street widziałem welurowe czarne Ferrari. No niestety zdarzyło się coś takiego. I to ty je robiłeś. Życiu. No wstyd się przyznać, bo byłem otwarcie, nie? Czekaj, kto sobie to wymyślił? Kurde, no klient po prostu. Ale to był tak koleś miał... czy laska? Koleś. Miał wcześniej takiego jeszcze Rolls Royce'a w bordowym, w welurze. Pamiętam, widziałem go na zdjęciach gdzieś. Bordowo-złoty. Tak jest, tak jest. No, to było coś takiego. Miał takie samo Ferrari, wcześniej okleiono właśnie ten czarny Velvet. Rozkleił je, sprzedał, rozklejaliśmy mu tak samo tego to Ferrari 599, no i oklejaliśmy kolejne, nie? A pamiętasz tego Mercedesa z kryształkami Swarovskiego, co dostał? Robiłeś? Pseudo kryształki Swarovskiego. To nie były prawdziwe. Nie, nie, nie były. Nie robiłem go. Ale ty robiłeś ale... podobny. Powiedz tak, nie robiłem, też przygotowywałem powiedzmy huraka na podoklejenie kryształami. Robili to chłopacy z Manchesteru przyjechali. I to faktycznie jeden kryształek jeden po drugim? Jeden po jednym, tak. Zajęło im to w trzech, coś około 6 tygodni. No, tak. No po prostu syzyfowa robota, tak jak sztajnie. Dramat. Ta ulica, którą tutaj widzicie, to jest Brompton Road. Ulica, która bardzo często wykorzystywana jest po godzinach szczytu do wyścigów. Patrzcie na to. Mała informacja od Cancillu. Zobaczcie na to. Często tutaj się ścigali, często dochodziło do jakichś tam, no powiedzmy wypadków, nie jakichś poważnych. No i Cancill, Kensington i Chelsea się wkurwił. I jest już zakaz. Zobaczcie jakie kary. Tysiaka można zapłacić nawet za wariowanie tutaj na tej ulicy. Ostatnia miejscóweczka, słynny Harrods. Szukamy super samochodów pod Harrodsem. Super samochody są, nie tak duże jak myśleliśmy, ale jest jedna perełka. Klasyk. Klasyk. Super hipercar, żółte Seicento Sporting.
No ale fajnie wygląda, nie ma co, nie ma tego złego, zawsze no nie, no. Ale mamy, akurat mamy 9.18 na tej ulicy, więc jest dobrze. Co mamy jeszcze raz? 9.18? A, no tak, ale to jest to samo, co widzieliśmy, tak jest, pod Dorchesterem. Pada deszcz, moi drodzy, więc troszkę się nam zepsuła. No właśnie, bo to musisz też zaznaczyć, tak. Że car spotting jest dobry, ale jak nie pada? Jak nie pada, jak jest jeszcze słońce, bo wtedy wiadomo, kierowcy wyjeżdżają na ulicę. No, jeżeli pada deszcz, no to kto ma ochotę jeździć no tak. W deszczu? Nikt. Zresztą jak pada w Londynie, to się źle jeździ w Londynie. Dokładnie. Wszystko idzie wolno, dokładnie. Są korki. Brabusa już pokazywałeś? Tak jest, na przebitce jest na przebitce brabusik. Tak jest. W fajnym wrapie, bardzo oryginalnym. Tak, taki camo, złote szyby. Dobra, idziemy. Tak jest, idziemy jeszcze zobaczyć przed główne wejście. I co, Marta? Dziękuję ci. Bardzo proszę. Za wycieczkę super. Tutaj fajną taką. Zabawa się nam udała. Tak jest. 100%. Sprawdzajcie profil Marty. Bardzo proszę. Powtórz go. Jeszcze Marta raz. Supercars. Wkleimy go tutaj pod film. Hej. Do zobaczenia następnym razem. Pa! No to poznaliście Martę, carspotterkę. W sumie chyba jedyną dziewczynę, jaką dzisiaj widziałem. Spośród wszystkich carspotterów, a widziałem ich dzisiaj sporo. Przyjeżdżają tutaj ludzie z całego świata robić zdjęcia. Z Niemiec, z Francji, ze Stanów, z Brazylii. Każda narodowość. Słuchajcie, ja wam dziękuję za ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę. No i oczywiście wszystkich fanów piłki nożnej cały czas zapraszam na mój nowy kanał Urbol, który już dobrze sobie śmiga. 4 filmy się pojawiły. Niedługo nowe produkcje, więc zapraszam. Link w opisie. A tymczasem do zobaczenia gdzieś w Londynie. Trzymajcie się, hej. Może jeszcze coś przyjedzie fajnego.